Salve Academia, salvete ei professori, salvete discipuli, salvete Academia Amicis. Otwieram uroczystość inauguracji roku akademickiego 2014-2015. Panie i panowie profesorowie, studenci, a zwłaszcza studenci pierwszego roku. To dobrze, że chociaż tą drogę mogę być obecny na waszej inauguracji. To wielkie przeżycie, każda inauguracja, zwłaszcza dla tych świeżo immatrykulowanych studentów. Gratuluję wam, reprezentujecie wielu, wielu innych, którzy nie mieli tego szczęścia, żeby być dzisiaj razem z nami. Ja jestem od dawna, niemal od początku, związany z Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, bo ja kiedyś studiowałem za Miedzą i nawet zazdrościliśmy naszym koleżankom i kolegom w rokitnicy ich kampusu, a nawet rektoratu, bo u nas na Politechnice Śląskiej mieliśmy rektorat w zwykłym baraku, a tam była piękna wila. Ale dzisiaj jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Uniwersytet Medyczny w Katowicach to nie tylko stolica naszego województwa, to oczywiście Zabrze, Sosnowiec, Bytom, a także szpitale kliniczne liczne. Niektóre z nich nawet w nieco odległym Lublińcu czy Tarnowskich Górach. Kiedy byłem odpowiedzialny za 7 program ramowy badań nowych technologii Unii Europejskiej na sumę 54 miliardy euro, odwiedziłem kilkakrotnie Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Rozmawiałem z panią rektor, z członkami Senatu, paniami i panami profesorami. Rozmawialiśmy o tym, jak zorganizować tak naszą naukę, medycynę, żeby można było skorzystać z tego, że w tym programie ramowym zdrowie, wydatki na technologie związane ze zdrowiem miały priorytet numer 1. Bardzo byłem do tego przekonany, żeby tak to ustawić. Ale stało się wtedy jeszcze coś więcej. Oprócz priorytetów choroby serca, choroby onkologiczne, włączyłem trzeci. Jakże ważny, dzisiaj już jest jasne, po 10 latach, że to była szalenie ważna decyzja dla całej Europy. Mianowicie choroby mózgu. Choroby związane ze starzeniem się bardzo często. Miałem serio powód, bo przecież znam się od kilkudziesięciu lat z panem profesorem Grzegorzem Opalą, a on wtedy przewodził Polskiemu Stowarzyszeniu Neurochirurgii. I skontaktowałem się z Europejskim Stowarzyszeniem, z jego szefem, z Danii Olesenem. I razem wystąpiliśmy taki projekt, który został bardzo ciepło przyjęty. Nie tylko przez środowisko medyczne, ale także przez koleżanki i kolegów w Parlamencie Europejskim, którzy zagłosowali za priorytetem na następne lata właśnie dla neurochirurgii, dla chorób mózgu, oprócz tych dwóch wcześniejszych priorytetów. I to dobry moment, żeby właśnie wspomnieć tamtą historię, bo historię Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tworzą ludzie od jego magnificencji rektora czy rektorów poprzednich, aż po studentów, oczywiście profesorowie, asystenci, także służby techniczne, administracja, ale tworzą ją także ludzie, wybitne jednostki, postaci, które zna nie tylko nasz region, ale cała Polska i Europa. I jedną z nich, jakże ważną dla nas wszystkich, dla naszego regionu, jest pan profesor Grzegorz Opala. Lata 80., te trudne lata i jego działania na rzecz wolnej Polski, ryzykowne. Potem przygotowanie reformy systemu zdrowotnego i wzięcie za nią odpowiedzialności w ramach działań polskiego rządu. To wielkie wyzwanie w tej dziedzinie tak ważnej dla każdego obywatela, aby podjąć tak trudne zadania. No i oczywiście przewodzenie polskim neurochirurgią, także na arenie międzynarodowej. Panie profesorze, doktorze honorowy Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, drogi przyjacielu, łączą nas lata wspólnej znajomości, ale
niech mi będzie wolno powiedzieć, że dla nas ważna jest nie tylko twoja specjalizacja, bo w końcu wszyscy posuwamy się w latach, ale znacznie bardziej to, że jesteś człowiekiem zawsze odpowiedzialnym, ale i odważnym, i że twoje działania są zawsze nakierowane na dobro publiczne. A dodatkowo jeszcze potrafisz się otoczyć krągiem ludzi, którzy cię rozumieją, szanują i którzy z tobą współpracują. Niech tak zostanie. Wszystkiego dobrego dla Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i dla nowego doktora honorowego tego uniwersytetu. Magnificencie, bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie głosu właśnie w tej chwili, w tym miejscu. Niestety obowiązki, które mi jeszcze czekają dzisiejsze popołudnie, nie pozwalają mi być do końca tutejszej inauguracji, ale chciałbym złożyć gratulacje mojemu dobremu znajomemu, możemy powiedzieć przyjacielowi, panu profesorowi Grzegorzowi Opali, który staje się doktorem honorowym tutejszej uczelni. Panie profesorze, zanim dam świadectwo, bo właściwie chciałem przemówić jako świadek historii, to zanim dam świadectwo o panu, to najpierw chciałem się zwrócić do zebranych tutaj, do profesorów, do studentów, bo jesteśmy na uczelni wyższej, jakże ważnej dla Śląska, wpisującej się w historię, ale chciałem także przemówić nie tylko jako pasterz Kościoła Śląskiego, tylko też jako pacjent śląskiej medycyny. I przy okazji dziękuję bardzo za wszystkie te zabiegi, które dzięki śląskiej medycynie, dzięki postępom postawiły mnie na nogi i ciągle utrzymują przy życiu. Bardzo jestem za to lekarzom, także tu obecnym, serdecznie wdzięczny. Moi drodzy, gdyby popatrzeć tak globalnie na naukę XX wieku, to możemy powiedzieć, że właściwie nauka XX wieku jakby zgadza się w dwóch punktach. Że świat się zmienia, podlega ewolucji i tutaj nie ma wątpliwości. I drugi wniosek, że wszechświat się rozszerza. To są wnioski niesporne. Natomiast ciągle dla nauki pozostają trzy punkty, jakby nieodkryte, jakby ciągle odkrywane, a są następujące. Po pierwsze, początek wszechświata, punkt drugi, życie i punkt trzeci, rozbłysk świadomości. Uczelnia, na której dzisiaj się znajdujemy, zajmuje się życiem, troską o życie i chciałem za to serdecznie podziękować. Ta troska ma wielolakie formy, jest także badaniem, jest także troską o życie i za to chciałem serdecznie podziękować za ten wysiłek, pracę i chciałbym życzyć, żeby wasza praca, wasze uczelnie, praca całej przestrzeni medycyny odbywała się w pokoju. To jest dzisiaj słowo klucz, które się ciągle pojawia i jest naszą wspólną troską. Nie wystarczy tylko dzisiaj wołać nigdy więcej wojny, tylko trzeba budować pokój i w tych przestrzeniach, które sami tworzymy. Więc życzę, żeby praca naszego Uniwersytetu Medycznego, nas wszystkich, odbywała się w tym szeroko pojętym pokoju, pokoju w skali mikro i makro. Tego z całego serca życzę. A teraz chciałem krótko powiedzieć o panu profesorze Grzegorzu Opali. Szanowni Państwo, my starsi pamiętamy dokładnie ten dzień, jakim był 16 grudzień 1981 roku. I już w grudniu tego roku, a na pewno już w styczniu, powstał i działał Biskupi Komitet Pomocy więźniom internowanym. Duszą i sercem tego komitetu był pan profesor Grzegorz Opala. Prowadziliśmy ewidencję. Możemy powiedzieć, że pan profesor tysiącom internowanych, których mieliśmy pod opieką, udzielił pomocy. Także udzielał pomocy ich rodzinom. Okazał się wtedy człowiekiem honoru, a dzisiejszy tytuł tylko to potwierdza. A ja w imieniu tych represjonowanych, którzy wtedy uzyskali pomoc medyczną i wsparcie moralne, chciałem panu profesorowi publicznie wobec tutaj zgromadzonych serdecznie podziękować. Proszę przyjąć
moje szczere podziękowanie, uznanie za te długie lata współpracy w ramach pracy Biskupiego Komitetu Pomocy. Życzę panu profesorowi wiele Bożego błogosławieństwa i treści tego, co się znajduje w tym pięknym śląskim pozdrowieniu, które jest także życzeniem. Odnoszę to życzenie do całej uczelni, do wszystkich tutaj zgromadzonych, wszystkim z całego serca, a zwłaszcza panu profesorowi. Szczęść Boże. Zebrani, pozwólcie, że zwrócę się do państwa profesora Jana Drugacza, profesor Zofii Dzierżewicz, pani Haliny Grudzińskiej, pani Ewy Joniec, dr Małgorzaty Krzywieckiej, pani Haliny Maczek, pani Marii Małyski, profesora Władysława Pieszchały, profesor Wandy Romaniuk, pani Jolanty Szopy, profesora Konstantego Ślusarczyka, profesora Andrzeja Wiczkowskiego, którzy w roku akademickim 2013-2014 uzyskali uprawnienia emerytalne. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień jest dla Państwa zamknięciem niezwykle ważnego etapu życiowego. W imieniu Senatu oraz własnym, także w imieniu wszystkich przyjaciół, współpracowników, studentów, absolwentów, dziękuję Wam za wszystko, co uczyniliście dla dobrego imienia Śląskiego Uniwersytetu. Szanowni, pozwólcie mi na dygresję osobistą, która być może będzie również wyrazem myśli tych, którzy właśnie przed Wami w tej chwili stali jako reprezentanci tych, którzy odchodzą. Refleksja dotyczy czasu. Czas, trwanie zdarzeń, zjawisk, kontinuum, które biegnie niepohamowanie, ciągle jest związane z odwiecznym kosmicznym ruchem, który ma przecież charakter liniowy, ale postrzegany jest jako kołowy. Słońce wschodzi, zachodzi, sklepienie niebieskie w nocy się kręci, a więc coś jest na rzeczy. Czas może ma wymiar kołowy? Nie ma komórek nerwowych albo innych, które by dyktowały nam poczucie czasu, ani też regulowały rytm biologiczny, chociaż nam jest biologicznie znany. My, biolodzy, znamy rytmy okołodobowe, okołomiesięczne, bo tego nas nauczyła biologia. A przyroda nieożywiona nauczyła nas rytmu rocznego. A więc przyzwyczailiśmy się do tego i tak przywykli, że ten rytm koła akademickiego wydawał nam się cudowny. To przecież czas kołowy. Rok akademicki toczy się jeden za drugim, nawraca z tymi samymi ceremoniami. Te okresowe rady wydziału, senaty, awanse, rotacje. Jak nie dzisiaj, to w przyszłym roku. Jak nie za dwa lata, to za cztery. Wszystko powraca. Mogę tego doświadczyć. Takie miałem złudzenie. Tak. Tak jakby czas nie miał wymiaru liniowego i nie byłoby przemijania. No a przemijanie niestety jest, bo czas jest również miarą zmiany. Ta zmiana wyraża się przysłówkowo przedtem i potem. No i my jesteśmy właśnie w tym miejscu i. Teraz już będzie wszystko, nie może jest przed, to będzie potem. Potem jak odszedłem, ale było i przedtem. Moje wspomnienie przeszłości jest niezwykle pozytywne. Spędziłem ją w Śląskiej Akademii Medycznej głównie. 46 lat, 35
5 w administracji akademickiej. To zaszczyt ogromny. To Państwu zawdzięczam, mógłbym powiedzieć ogólnie uczelni, a tak naprawdę to Państwu zawdzięczam teraz i w przeszłości, że pozwoliliście mi na pracę twórczą, mam nadzieję, a na pewno organiczną, przez 35 lat pracy w Senacie, ciągłej pracy. Niezwykły dla mnie zaszczyt, że tak długo się tam utrzymywałem. Ale jednocześnie mogę powiedzieć, że nie tylko o tym myślę, o tych satysfakcjach wynikających z tej pracy na biegunie zarządzania wydziałem, uczelnią, potem katedrą, bo taką miałem kolejność, ale tym pierwszym biegunem były studia i sport, bo tam była młodość. A ten drugi biegun zarządzania to formowanie młodzieży w jakimś stopniu również przeze mnie. To była ogromna satysfakcja. Ten środek był gorszy. Bardzo dobrze jest być uczniem lub mistrzem. Czeladnikiem nie bardzo. Te czasy wspominam raczej gorzej. Wszyscy my, niezależnie od tego, jak ja to odczułem, ale wszyscy tutaj, którzy odchodzimy, no mamy teraz to spojrzenie w przeszłość, co było przedtem. Sądzę, że mogę powiedzieć w imieniu wszystkich, którzy odchodzą na emeryturę, że Uniwersytet nam stworzył, a wcześniej Akademia Medyczna, unikalną sposobność bardzo bliskiego kontaktu naszych myśli, naszych czynów z rzeczywistością. Popatrzcie, w jakim innym zawodzie można tak szybko osiągnąć efekt swojej myśli, swojego czynu dydaktycznego czy naukowego. Niemalże natychmiast. To kształtowanie edukacyjne studentów przekładało się na ich sukcesy egzaminacyjne. Napisanie książki, rozdziału, nowe odkrycie od razu było odbierane przez adwersarzy lub tych, którzy wspierali nas w pracach. Nasz medyczny charakter szkoły pozwala nam jednocześnie ingerować pozytywnie w zdrowie ludzkie, przywracając je lub utrwalając. Unikalna możliwość. I dlatego ten rytm kołowy wam się też podoba. Tylko proszę Państwa, czas ma charakter liniowy i żeby nam w tym kołowrocie czasu akademickiego starczyło liniowego czasu na refleksję nad osobistym życiem. Tego wam życzę. Otwieram teraz ceremonię nadania tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach panu profesorowi Grzegorzowi Łopacie. Odczytam Państwu uchwałę w tej sprawie. Uchwała nr 6 przez 2014 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 19 lutego 2014 roku. Na podstawie paragrafu 10 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z uchwałą nr 1 przez 2004 Konwentu Godności Honorowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2014 roku Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala, co następuje. Nadaje panu profesorowi doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Grzegorzowi Opali tytuł profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Z wnioskiem o nadanie tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego panu profesorowi Opali wystąpili profesor doktor habilitowany nauk medycznych Tadeusz Krzemiński, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Gołba i profesor doktor nauk medycznych Marek Jasiński. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców, pana profesora Marka Jasińskiego. Jego magnificencjo, ekscelencjo arcybiskupie emerytowany, panie i panowie rektorzy, prorektorzy, dziekani, studenci, koleżanki i koledzy. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że powierzono mi rolę wygłoszenia laudacji nadania profesorowi Grzegorzowi Opali tytułu profesora honorowego. Trudne jest to zadanie, ponieważ trudno jest rozdzielić emocje osobiste z merytoryczną oceną osoby, postaci i jego wkładu, jego osiągnięć. Profesor doktor habilitowany Grzegorz Opala urodził się 5 listopada 1942 roku w Częstochowie. Rodzicami są Wincenty Opala i Bronisława z domu Kaniowska, wychowany w tradycji patriotycznej, gdzie ojciec, dentysta, za tą działalność był więziony zarówno przez Gestapo, jak i Urząd Bezpieczeństwa. Ale także dzięki matce w tradycji sportowej, osiągając szczyty z Mistrzostwem Polski w koszykówce, mimo studiowania w tym samym czasie medycyny na naszym uniwersytecie.
Profesor doktor habilitowany Grzegorz Opala studiował medycynę na naszej uczelni do roku 1968, kiedy to uzyskał tytuł i dyplom lekarza. Doświadczenie zawodowe było związane z olbrzymią pracą w wielu miejscach, ale jego niezwykła aktywność i udział w pracy, w stażach i badaniach naukowych za granicą odgrywał szczególną rolę i to się przekładało na jedne z jego największych osiągnięć, przekładających się również na osiągnięcia innych. Należałoby wymienić kilka miejsc. W początkowym etapie swojej kariery lekarza Uniwersytet w Stawie. Później były to kluczowe ośrodki w Stanach Zjednoczonych, kluczowe ośrodki naukowe, gdzie oprócz zwykłych staży pracował i brał kreatywny udział w tworzeniu nauki. Miejsca, o których należy powiedzieć, to są Metabolic Research and Analysis Incorporation Valley Children's Hospital in Fresno pod profesor Susan Winter, University of California in San Francisco, School of Medicine, Department of Neurology, Veteran Administrative Medical Center we Fresno pod opieką profesora Margolina. Ponadto Medical College Georgia, Rush University Chicago, Department of Neurological Sciences pod profesorem Christy Getzen oraz Movement Disorder Centers, w tym samym ośrodku nazywanym Rush Alzheimer Disease Center pod profesorem Cornetto Forchetti. Już później jako visiting professor uczestniczył aktywnie w pracach naukowych w Mayo Clinic w Jacksonville pod profesorem Witte i profesorem Schauke. Największym osiągnięciem i najtrudniejszą sprawą, którą w jakiś cudowny sposób profesor Opala pogodził, to były trzy płaszczyzny aktywności, o których chcę krótko powiedzieć. Trzy płaszczyzny aktywności, które w pewnym sensie są niezwykle trudne do pogodzenia. On to potrafił. Pierwsza to działalność naukowa. Przez 37 lat pracy na Śląskim Uniwersytecie Medycznym bez wątpienia dał się poznać jako wybitny, kreatywny uczony. Jest kilka liczb, które to potwierdzają. Impact factor 219,900, indeks Hirsch'a powyżej 14. W pracy naukowej koncentrował się na kilku zasadniczych problemach. Profesor Jerzy Buzek mówił o programie priorytetowym, który dzięki jego udziałowi też został nadany w nauce europejskiej. I to są te tematy biegnące wokół diagnostyki chorych z chorobą Parkinsona, różnych aspektów diagnostyki zespołu otępiennego oraz chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Współpraca naukowa, o której powiedziałem, została rozwinięta do tej postaci, że aktywność naukową jego zespołu, początkowo bardzo małego, siedmioosobowego, sprowadzała się do wykreowania pięciu prac habilitacyjnych wśród tych siedmiu osób. Ale był również promotorem wielu prac, 19 obronionych, dwóch otwartych prac doktorskich, pięciu prac habilitacyjnych, o czym mówiłem, doktora honoris causa, jednej nominacji. Recenzował wiele prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych, wniosków profesorskich. Był kierownikiem 11 projektów KBM. Ale ta działalność naukowa, oprócz tych wymienionych przed chwilą, to również bardzo duża aktywność w środowisku, która wyrażała się pracami w redakcjach wszystkich czasopism neurologicznych na poziomie redaktora naczelnego działu cały czasopism. Były to czasopisma Udar mózgu, Problemy interdyscyplinarne, Rada Naukowa Neurologii i Psychiatrii, Rada Naukowa Psychogeriatrii Polskiej i Neurologii po dyplomie Polskiego Przeglądu Neurologicznego. Druga płaszczyzna jego działalności to jest działalność organizacyjna. Powstają dzięki jego wysiłkowi i desperacji pionierskie w swym czasie struktury nowoczesnej klinicznej neurologii. W latach 79-88 zorganizował i prowadził wojewódzką poradnię chorób naczyniowych układu nerwowego oraz pracownię ultrasonografii doktorowskiej. W latach 80-89 zespołem kierowanym przez profesora Hołowieckiego pracował jako konsultant neurolog w zakresie leczenia neurologicznych powikłań białaczek, które zostały nagrodzone, które to wysiłki zostały i osiągnięcia nagrodzone nagrodami zespołowymi. W roku 98 powstaje dzięki jego inicjatywie i on zostaje kierownikiem pierwszej w Polsce Katedry Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego wraz z pododdziałem udarowym i oddziałem jednodniowej diagnostyki i leczenia, które pod jego kierunkiem raz, że powstały jako pierwsze w Polsce, stały się wiodącymi jednostkami klinicznymi w kraju. Słyszeliśmy od profesora Buzka, jak to miało duże znaczenie w strategii ogólnoeuropejskiej podejścia do neurologii, szczególnie wieku podeszłego. O wyjątkowości naukowych osiągnięć tego małego zespołu, który wtedy powstał, powiedziałem wcześniej. Na 7 osób pierwotnie pracujących 5 habilitacji. To jest imponująca liczba. W roku 2010 doprowadza do powołania kliniki neurorehabilitacji.
również pierwszej w tym kraju. Te wysiłki organizacyjne zaowocowały również na regionalnym i w krajowej skali, bowiem powstając na przykładzie doświadczeń znakomicie pracujących ośrodków, powstają powołane Śląskie Centrum Leczenia Udaru Mózgu, Centrum Leczenia Choroby Parkinsona, a jako konsultant wojewódzki organizuje sieć pododdziałów udarowych w województwie śląskim. Kolejny poziom tej działalności organizacyjnej wiąże się z współorganizowaniem standardów klinicznych w kształceniu podyplomowym. Odbywało się to nie tylko na poziomie nauki, jaką jest neurologia, ale w ogóle na pewnym etapie tworzenia standardów kształcenia podyplomowego w ogóle w naszym kraju. Więc pełniąc funkcję konsultanta regionalnego i wojewódzkiego w zakresie neurologii, był członkiem zespołu konsultanta krajowego do opracowywania standardów neurologii, jak również do opracowania całego programu szkolenia specjalistycznego. Działo się to również na poziomie WODKAM-u i na poziomie Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Komisji Kształcenia Podyplomowego tej Rady oraz Krajowej Rady Specjalizacji Lekarskiej. Oczywiście wiąże się to wszystko z aktywnym uczestniczeniem w towarzystwach naukowych. Z najważniejszych należałoby powiedzieć o byciu członkiem, korespondentem American Neurological Association, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu i Polish American Medical Society. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, co było ukoronowaniem jego niewątpliwych zasług organizacyjnych i naukowych. Jak również był honorowym członkiem World Federation of Neurology, Movement Disorder Society. Ale nie tylko na poziomie regionu, kraju, o tym może powinienem był powiedzieć wcześniej, ale również na poziomie uczelni. Profesor Grzegorz Opola brał aktywny udział w pracach organizatorskich naszej uczelni jako członek Senatu w szczególnie trudnym czasie, w roku 80-85 i 92-95. A od 2002 uczestniczył w pracach Komisji Senackiej do spraw rozwoju uczelni oraz do spraw wydawnictw oraz jako członek Rady Programowej Kolegium Kształcenia Podyplomowego. Ale jest ta trzecia strona, o której było już powiedziane wiele. Jest to strona związana z działalnością i aktywnością społeczną i aktywnością patriotyczną. To zasługi, które są trudne do przecenienia i są one związane z tworzeniem i kształtowaniem demokracji w kraju, co nabiera szczególnego znaczenia w dniu dzisiejszym wobec przypadającej w tym roku 25. rocznicy obchodów pierwszych wolnych wyborów, daty szczególnej we współczesnej historii naszego kraju, daty szczególnej dla nas wszystkich. W latach 80. był jednym z założycieli NSZZ Solidarność. Był przewodniczącym Komitetu Zakładowego Solidarność w Śląskiej Akademii wtedy Medycznej. Był delegatem na pierwszy krajowy zjazd NSZZ Solidarność w Gdańsku. W stanie wojennym działał w strukturach podziemnych Solidarności, współorganizując Biskupi Komitet Pomocy Internowanym i Uwięzionym, gdzie kierował sekcją lekarską. Aktywnie uczestniczył w pracy duszpasterstwa akademickiego pracowników uczelni wyższych. To odgrywało swoją kluczową rolę dla, szczególnie w tym ciężkim czasie dla nas wszystkich. Ale nie tylko to. Jego pomoc w tym czasie i organizowanie pomocy było związane również z epizodem w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych, organizowaniem pomocy dla tworzącej się Śląskiej Kardiochirurgii w wartości prawie miliona dolarów. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej trzeciej kadencji, członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich od 2010 roku. Wreszcie to, o czym była mowa. W latach 2000-2001 był ministrem zdrowia w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej kierowanym przez premiera profesora Jerzego Buzka, który odważnie prowadził zasadnicze dla naszego kraju reformy i wziął za nie odpowiedzialność. W czasie swojej kadencji prowadził obrady Okrągłego Stołu z udziałem premierów i ministrów zdrowia poprzednich kadencji. Tworzyła się płaszczyzna porozumienia w imię reformy służby zdrowia. Również prezentował polskie stanowisko na wielu prestiżowych uroczystościach, z czego największym wydarzeniem było bez wątpienia posiedzenie plenarne ONZ-u w Nowym Jorku dotyczące AIDS and Human Rights, które to posiedzenie prowadzi. Ale na tym to się nie kończy. W czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej już w 2011 roku kierował pracami związanymi z priorytetem dotyczącym starzenia i chorób mózgu wieku podeszłym, o czym też już trochę słyszeliśmy. Za tą całą działalność był odznaczany wielokrotnie, w tym złotą odznaką zasłużonego dla województwa katowickiego, nagrodą środowisk emigracyjnych Polków, medalem Solidarności Kopalni Wujek, złotym medalem Solidarności, aż wreszcie krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pracę zawodową, a krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w tym kraju. Jego magnificencjo, szanowni zebrani. Podsumowaniem, jak może tak wszechstronna aktywność jednego człowieka zmienić świat, zmienić nasze otoczenie, mogą być słowa gratulacyjne profesor Danuty Ryglewskiej, konsultanta krajowego z neurologii, które zacytuję.
Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla prowadzonej przez pana profesora działalności naukowej, klinicznej i organizacyjnej. Tak zdobyty autorytet naukowy pana profesora miał zasadnicze znaczenie dla poprawy systemu ochrony zdrowia, szczególnie dla osób starszych, ale także rozwinięcia zarówno zagranicznej współpracy naukowej, jak również współpracy z przedstawicielami parlamentu oraz wiodącymi organizacjami chorób mózgu Unii Europejskiej. Dziś Śląski Uniwersytet Medyczny przyznaje profesorowi Grzegorzowi Opali tytuł profesora honorowego. Jest to godność akademicka, która czyni zaszczyt otrzymującemu, ale też nazwisko Grzegorza Opali jest wielkim zaszczytem dla naszych uczelni. Kończąc moją laudację, chciałbym zacytować wielokrotnie przytaczaną przez profesora Grzegorza Opalę odpowiedź na, natomiast wydaje się banalne pytanie, czego najbardziej nauczył go sport i dlaczego był tak ważny dla niego, do którego nieprzypadkowo nawiązałem na samym początku. Otóż mówił, że sport nauczył go przegrywać, a jedyną możliwą jego reakcją na przegraną było zawsze więcej treningu, więcej pracy. Ta myśl to przesłanie całej drogi pana profesora Grzegorza Opali, tak aktualny dla nas jako lekarzy, jako Polaków. Dostojny panie profesorze, witam pana profesora, naszego nauczyciela i mentora w każdym czasie, w dobrym i złym, w gronie naszej społeczności akademickiej jako profesora honorowego. Właśnie chciałem prosić państwa o powstanie, a pana profesora Jasińskiego o czytanie tekstu dyplomu dostojnego profesora. Na mocy statutu uczelni Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwałą podjętą w dniu 19 lutego 2014 roku nadał profesorowi doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Grzegorzowi Opali tytuł profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podpisane rektor, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Przemysław Białowiecki. Poproszę teraz jego magnificencję, pana rektora, o dokonanie aktu nadania tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach panu profesorowi Grzegorzowi Opali.
osiągnięcia w drodze akademickiej. Jest ona dla mnie szczególnie droga, że otrzymuję od własnego środowiska, od własnej uczelni. Wszyscy wiedzą, jak trudno być prorokiem we własnym kraju. Zatem tu właśnie, jeśli udało mi się w życiu zrealizować to wszystko i dzisiaj dostąpić tak wielkiego zaszczytu, wymaga na pewno kilku słów komentarza i podziękowania z mojej strony. I zawsze w takich momentach człowiek by chciał powiedzieć może jeszcze coś ważnego, przekazać ważne przesłanie, ale jedno, co na pewno muszę i powinienem zrobić, to słowa podziękowania. Dziękuję panu rektorowi, dziękuję senatowi za tą uchwałę i za przyznanie tego wyróżnienia. Ale dziękuję przede wszystkim moim trzem młodszym kolegom, profesorom, członkom Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich, bez których inicjatywy ten dalszy ciąg i cała procedura byłaby niemożliwa. Obok samego wyróżnienia fakt, że wnioskodawcami byli młodsi profesorowie, jest dla mnie jeszcze jednym dowodem, ważnym dowodem uznania. Dziękuję Bogu, że na mojej drodze postawił tylu wspaniałych i dobrych ludzi. Ta droga mogła być zrealizowana tylko dzięki nim wszystkim. Dzięki atmosferze domu rodzinnego. Dzięki szkole. Moje liceum Traugutta-Męskie w Częstochowie pozwoliło mi wynieść bardzo wiele. Widzę tu moich kolegów. Dziękuję im za obecność. Czasy studiów to również wzajemne oddziaływanie przyjaciół, kolegów, ale również i edukacja wyniesiona tak od asystentów, jak i wspaniałych profesorów. Dalszy etap pracy zawodowej zawdzięczam w dużym stopniu tym, z którymi miałem przyjemność i często zaszczyt pracować. Moim asystentom, młodym kiedyś, rozpoczynających pracę bezpośrednio po studiach. I wydawało się, że będzie to ciężki bardzo okres, ale ten ciężki właśnie okres zaprocentował potem tymi osiągnięciami, które nie ukrywam, są moją największą dumą. Trudno jest stworzyć dzisiaj w nauce coś, co zmienia bieg wydarzeń. To są dzisiaj potężne instytucje, ogromne zespoły i ogromne pieniądze. Ale edukacja zarówno studentów, jak i młodej kadry naukowej to jest to, co staje się powinnością każdego nauczyciela akademickiego. Cieszę się, że tu również trafiłem na takich ludzi, z którymi mogłem to wszystko realizować. Ale muszę uważać, że muszę, bo muszę podziękować mojej żonie. Amerykanie mówią, za każdym sukcesem mężczyzny stoi mądra, inteligentna kobieta. Mogę powiedzieć, miałem to szczęście. Miałem to szczęście w pełnym zakresie i w przyszłym roku będziemy obchodzić 50-lecie naszej wspólnej drogi. Dlatego Basiu dziękuję. Szanowni Państwo, czuję się zaszczycony tym, że mogłem odebrać ten zaszczytny zaszczyt w Waszym gronie i w Waszej obecności. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panu profesorowi. Szanowni Państwo, z przyjemnością, proszę panu profesora tutaj. Z przyjemnością pragnę poinformować, że zostały nadesłane liczne listy gratulacyjne z okazji nadania tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach panu profesorowi Grzegorzowi Opalowi. Przy tej okazji chciałbym zaprosić na scenę księdza generała Stanisława Cezarego Rozponka, który w imieniu grona przyjaciół profesora honorowego złoży gratulacje. Mogliwi cenni, najdostojniejszy panie rektorze, nasz
drodzy jubilaci dnia dzisiejszego, panie profesorze Grzegorzu Opata, na katowickiej ziemi, może inaczej, na śląskiej ziemi, stanąłeś w otwartych drzwiach ku nowym czasom. Stanąłeś jako inteligent częstochowski, z właściwym sobie, inteligentnym uporem człowieka dialogu. I dopiero otwierałeś drzwi na oścież wtedy, kiedy wiedziałeś, że trzeba je otworzyć. A gdy zatrzaskiwano je na powrót, ty z niesławnością i niesłabnącą wiarą w moc ideałów humanistycznych od naszego liceum imienia Romualda Traguta w Częstochowie otwierałeś na nowo te drzwi i stawałeś w nich wpatrzony w drogę przyszłości z namieszem Solidarności. Jesteś oddany wielkiej sprawie. Łzy pana profesora Jasińskiego były potrzebne. Oddany jesteś pracy intelektualnej. Leczysz schorowane serca. A żeby nie, co niegodne, nie zdołało nas w naszej dziejowej drodze zatrzymać. Najczcigodniejszy nasz kolego z liceum Traguta w Częstochowie. Częstochowa dumna jest z ciebie. Przed obliczem Matki Boga na Jasnej Górze będziemy mówić za ciebie słowa. Te, które bez kakofonii zaśpiewał pięknie chór Gaudem Mater Polonii. Chciałbym ci zaśpiewać, a wiesz, że potrafię, najpiękniejszy utwór Łzy Matki. Tak jakbym chciał obdarować to twoją małżonkę, panią Barbarę. Ale pewno w dniu dzisiejszym powinienem ci zaśpiewać Mikołaja Gomułki utwór Łzy Szczęścia. I te łzy szczęścia, panie profesorze Grzegorzu, tobie ofiaruję. Może będzie czas, kiedy je usłyszysz. Powinienem zdjąć teraz czapkę rogatywkę i trzymać przed tobą tak, jak trzyma generał i żołnierz i górnik. Drogi i bardzo czcigodny profesorze, przed dobrocią i mądrością twoją nawet gwiazdy chylą swoje czoła. I ofiaruję ci w imieniu swoich znajomych i kolegów najpiękniejsze pozdrowienia. Pax et honor tibi, profesorze. I jeszcze dobre słowa in piam memoriam. Kiedy usłyszysz najuroczystszą i najwspanialszą pieśń Gaude Amus Igitur, którą ja porównuję jako muzyk z Händlowskim Alleluja lub finałem 9 symfonii Beethovena, pamiętaj na te słowa, które moje serce kapłana, żołnierza, górnika wypowiada wobec ciebie. Byłeś i jesteś orłem w rzeczywistości kosmobiopsychotologicznej, rzeczywistości, której na imię jest Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Proszę teraz pana doktora Jacka Kozakiewicza, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Magnificencjo, Wysoki Senacie, dostojni goście, szanowni państwo. W tej szczególnej chwili chciałbym również w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej skierować adres do wielce czcigodnego dzisiejszego laureata, pana profesora Grzegorza Opary. Wielce szanowny panie profesorze, drogi Grzegorzu, drogi przyjacielu. Wśród codziennej pracy lekarza i uczonego są chwile szczególne. Do takich niewątpliwie należy uroczystość nadania zaszczytnej godności akademickiej tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania szczególnych zasług pana profesora dla rozwoju uczelni, bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego, wielkiego wkładu w proces integracji środowiska akademickiego, oddania i zaangażowania w niesieniu pomocy chorym i wszystkim potrzebującym oraz tak szeroko tutaj wspominanej działalności ProPublico Bono. W tym uroczystym dniu
Czuję tym większą satysfakcję z uwagi na związki pana profesora z odrodzonym w 1989 roku samorządem lekarskim, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Często wracam też pamięcią do lat 80. ubiegłego wieku, kiedy swoją skromną osobą mogłem wspierać w Komisji Zakładowej NSZ Solidarność działania pana profesora w walce o dobro kochanej ojczyzny. Jeszcze raz, wielce czcigodny panie profesorze, drogi przyjacielu, gratuluję nadanego tytułu, będącego również honorem dla naszej Alma Mater, która będzie mogła szczycić się posiadaniem w gronie zasłużonych pana profesora wspaniałego człowieka, wielkiego patriotę, wybitnego lekarza oraz humanistę. To honor również dla naszej śląskiej i polskiej rodziny lekarskiej. Życzę panie profesorze kontynuacji drogi, której odkrył pan profesor swoje życiowe powołanie, dalszego spełniania się w swej misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Wyrażam również przekonanie, że będzie pan profesor w miarę możliwości uczestniczyć w przedsięwzięciach samorządu lekarskiego i zawsze je wspierać jak zwykle swoją olbrzymią życzliwością i swoim bogatym doświadczeniem. Również chciałbym przekazać serdeczne gratulacje wielce dostojnemu jubilatowi, jak i władzom uczelni, wszystkim zgromadzonym w imieniu prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, kolegi doktora Macieja Hamankiewicza, który z ważnych przyczyn nie może być w tym uroczystym dniu razem z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezesie i jako ostatnia osoba zabierająca głos przed jeszcze wykładem inauguracyjnym wstąpi pani przewodnicząca organizacji zakładowej NSZ Solidarność, pani Danuta Jarosz. Szanowni panie rektorze, wysoki senacie, dostojni goście, szanowni państwo. W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, a także w imieniu przewodniczącego Regionalnej Sekcji Nauki pana Kazimierza Sicińskiego składamy panu profesorowi Grzegorzowi Opali najserdeczniejsze gratulacje z okazji przyjęcia tego ogromnego zaszczytu, jakim jest nadanie tytułu zaszczytnego tytułu profesora Uniwersytetu. Panie profesorze, jesteśmy dumni, że pan jest członkiem naszej organizacji. Jest pan honorowym przewodniczącym naszego związku, ale przede wszystkim jest pan człowiekiem honoru i wielkim patriotą. I tak jak mówi wieszcz Adam Mickiewicz, że Pan Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera i każdy z Boga ile chce zabiera. Pan odebrał bardzo dużo i rozdaje Pan bardzo dużo. Wiemy również, że dla Pana słowa Bóg, honor i ojczyzna to wartości nadrzędne. Za to Panu serdecznie gratulujemy. Panie rektorze, dziękujemy bardzo za nadanie tego zaszczytnego stanowiska, tytułu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a zatem przejdziemy teraz do wysłuchania wykładu inauguracyjnego pod tytułem Choroby mózgu w starzejącym się społeczeństwie. Czy jesteśmy przygotowani? Bardzo proszę profesora honorowego o wygłoszenie wykładu. Dziękuję panie rektorze. Mam nadzieję, że teraz już moje emocje troszkę wygasły. Przechodzę na stronę bardziej profesjonalną, jak to wygląda całość sytuacji w nauce. Musi być oderwana od emocji. Poszukiwanie prawdy i jej głoszenie nie może być sterowane przez, bym powiedział, podejście emocjonalne. Będę mówił o starzejącej się populacji. Dzisiaj było o tym powiedziane wiele, ale również o prognozach demograficznych, częstości chorób mózgu, rosnących kosztach, niewystarczających nakładach na badania naukowe, nauczanie medycyny, zagrożenia w sferze etycznej i kulturowej, dostępie do świadczeń, liczbie lekarzy,
rozwiązaniach organizacyjnych, jak również kwestii opieki i pewnej wizji na przyszłość oraz spójnego międzyresortowego programu rządowego. Mówimy dużo o starzejącej się populacji, jaka ona wreszcie jest. Zazwyczaj łączymy ją prawie równolegle z chorobami, ale przecież zaszły przemiany, które z całą pewnością można zamknąć jednym stwierdzeniem. My dzisiaj już nie jesteśmy tacy jak nasi ojcowie, ani tym bardziej jak nasi dziadkowie. Jesteśmy lepiej wykształceni, sprawniejsi i jednocześnie zdolni do podejmowania zadań, które dla nich kiedyś były niemożliwe. 93-letni cichociemny podporucznik Aleksander Tarnawski skoczył ze spadochronem w tym samym miejscu, w którym skakał 71 lat temu. Puaya Singh, mając 92 lata, przebiegł w 2003 roku maraton londyński w 6 godzin i 2 minuty. 104-letni Stanisław Kowalski w tym roku uzyskał najlepszy czas w Europie na setkę. Ale proszę się nie obawiać, w swojej grupie wiekowej. Ta ciągle rosnąca grupa wiekowa stawia również od wielu tysięcy lat powtarzające się pytanie. A może możemy być nieśmiertelni? Francuska Calmen żyła 122 lata i 164 dni i jak do tej pory żyła na świecie najdłużej. Ale pytania o nieśmiertelność sięgały znacznie wcześniej. Hermes, jeden z bogów z Olimpu, obiecał Pitagorosowi: prosił co chcesz, otrzymasz wszystko, prócz nieśmiertelności. Achilles, jak wiadomo, był już prawie nieśmiertelny, no gdyby nie pięta. Gilgamesz dotarł do krainy śmierci, już miał w ręku ziele nieśmiertelności, ale gdy zasnął, skradł je wąż. A więc w mitach, gdy bohater jest o włos od upragnionego celu, wydarza się coś, co czyni mnie wiarygodnym. Bohater umiera, gdyż jest człowiekiem. A więc można powiedzieć, będziemy żyli dłużej, aż do śmierci. W 1998 roku ubiegłego wieku Kofi Annan na posiedzeniu generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w międzynarodowym wieku ludzi starszych, on zawsze jest 1 października od 1990 roku, powiedział: "We are in the midst of the silent revolution that extends well beyond demographic with major economic, social, cultural, psychological and spiritual implications." A więc demografia, ekonomia, problemy społeczne, kulturowe, etyczne, psychologiczne i duchowe to będzie wszystko, co musimy postrzegać, patrząc na zarówno starzejące się społeczeństwo, jak i coraz znacznie liczniejszą grupę ludzi starszych. Wiek XX, a w szczególności druga połowa XX wieku była okresem najdynamiczniejszej w historii ludzkości czasem wydłużenia wieku. Jeszcze w połowie XX wieku średni oczekiwany czas przeżycia wynosił 44 lata, co dzisiaj wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Wydłużył się o prawie 20 lat i pod koniec XX wieku to osiągnął wiek około 60 lat. Dzisiaj już nie narasta tak bardzo szybko czas wydłużenia życia, natomiast rośnie liczba ludzi starszych i ludzi starych. Każdego miesiąca kolejny milion ludzi przebywa na świecie, przekraczając 60 lat życia. A szczególnie dotyczy to oczywiście krajów rozwiniętych. Ale to, co jest w tym wszystkim najciekawsze, na co może nie zwracamy uwagi, nie zdajemy sobie tego sprawy, najszybciej przyrasta liczba 80 lat. Zgodnie z raportem ONZ z 2012 roku, liczba ludzi powyżej 60 roku życia przekroczy na świecie miliard jeszcze w ciągu tej dekady. Ale proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o 100-latków, ta liczba również będzie gwałtownie rosła. Część z Państwa może pamięta, był taki czas, kiedy jeśli się zdarzyło w Polsce, że ktoś skończył 100 lat, to była jedna z pierwszych wiadomości wtedy w dzienniku. To właśnie cała Polska śpiewała wtedy 100 lat, bo było to wydarzenie. Dziś są to tysiące ludzi. Około 50 roku spodziewany jest, że będzie ich około 3 200 000. A jak to się przekłada na poszczególne kraje? W Wielkiej Brytanii przewiduje się, że liczba 100-latków przekroczy 500 000 za około 50 lat.
ale proszę popatrzeć, 1/3 dzieci urodzonych w 2012 roku doczeka 100 lat i będzie obchodziła swoje setne urodziny. A więc co trzeci człowiek za 100 lat będzie miał więcej niż 100 lat. W 2013 roku, a więc w ubiegłym roku, w przedziale wiekowym pomiędzy 100 a 110 we Francji żyło 16 200 osób, a w Japonii 55 tysięcy. Japonia zresztą jest pierwszym krajem na świecie, który uzyskał, bym powiedział, bardzo, można powiedzieć, znamienną proporcję ludzi powyżej 65 roku, mianowicie 30%, a zatem co trzeci Japończyk jest, gdybyśmy przyjęli dzisiejsze kryteria, emerytalne, emerytem. Około 50 roku, a więc to już ledwo 30 parę lat, populacja 64 państw na świecie osiągnie podobne proporcje. Tej grupy będzie również Polska. A jak jest w takim razie w Polsce dzisiaj? Jest około 5 milionów ludzi powyżej 65 roku życia, ale ludzi powyżej 60 roku życia jest prawie 9 milionów. Do 30 roku, a więc w ciągu 15 najbliższych lat, liczba powiększy się o 3,5 miliona i będzie stanowiła łącznie około 8,5 miliona. Polska już teraz jest według kryteriów krajem, który osiągnął starość demograficzną. Co w takim razie czeka nas dalej w ciągu tego najbliższego czasu? Otóż w ciągu tych najbliższych lat średni oczekiwany czas przeżycia, który dla mężczyzn wynosił 72, wzrośnie do 77, dla kobiet z 80 do 83 lat. Ale jednocześnie to, co my będziemy mieli w naszym kraju za lat 15 już dzisiaj dotyczy Francji. Mężczyźni 78 lat, a kobiety 85. Ten przyrost, który tam nastąpił, dotyczył tylko 10 lat. Można zadać pytanie, ile w takim razie dzisiejszy 65-latek będzie żył? Prognozy mówią, że statystyczna Polka będzie żyła jeszcze prawie 20 lat, a zaś statystyczny mężczyzna Polak będzie żył około 15 lat. Krócej, bo generalnie kobiety żyją dłużej. W takim razie, a jak się to ma do zdrowia? Zarówno statystyczna kobieta, jak i statystyczny mężczyzna bez poważniejszych schorzeń powinien żyć jeszcze po 65 roku życia do 75 lat. Potem będzie tych schorzeń i chorych coraz więcej. Dobrze to ilustrują przeprowadzone badania PolSenior, które przeprowadzono w ostatnich latach w Polsce, które mówią, że najczęstszym problemem po 70 roku życia to nadciśnienie tętnicze, przewlekłe choroby nerek, depresja, demencja, cukrzyca. A zatem te pierwsze dwie choroby to, można powiedzieć, jest w pewnym sensie spadek czasów minionych. To jest w jakimś stopniu modyfikowane, znacznie gorzej, jeśli chodzi o pozostałe. A jak jest ze sprawnością? Otóż szczególnie po 80 roku występuje z wiekiem nasilająca się niepełnosprawność. U podłoża często nie bierze się tego pod uwagę i nie patrzy w ten sposób. Niedowidzenie. Niedowidzenie zawsze jest pokazywane jako problem ze wzrokiem. Nie, to jest problem ze sprawnością i zdolnością funkcjonowania. To samo z niedosłuchem. Szacuje się, że w tej chwili na świecie jest około 1 miliarda ludzi z niedosłuchem, zresztą sam do nich należy. Narażenie na upadki to 23% i złożone czynności upośledzone życia codziennego to prawie 1/3. Pokazuję te wszystkie choroby, natomiast można sobie zadać pytanie, dlaczego w takim razie choroby mózgu są tak istotne? Są 3 istotne powody. Gwałtowne starzenie społeczeństw jest ściśle związane z faktem, że wiek jest głównym czynnikiem ryzyka dla chorób mózgu w wieku podeszłym. Kolejny to fakt, że choroby mózgu generują ogromne koszty. I trzeci, że koszty chorób mózgu są znacznie wyższe niż innych schorzeń, co czasem nie jest widziane w ten sposób, a różne, że tak powiem, mechanizmy lobbingu i różnego typu działań wskazują jak gdyby na inne choroby. Przypomnę, jak długo będą żyli ci, którzy mają w tej chwili po 65 lat. Ale mówiąc
że jest tak dużo chorych na choroby mózgu, co ma związek ze starzejącym się społeczeństwem, to badania przeprowadzone przez European Brain Cancer w 2005 i 2011 roku pokazują, że ze 127 milionów w 2005 roku ludzi, Europejczyków, którzy cierpieli na choroby mózgu, w ciągu tylko 5 lat jest ich praktycznie 300 milionów. To więcej niż podwojenie tej liczby. Dobrze ilustruje ten fakt choroba Parkinsona. Otóż licząc na 100 tysięcy mieszkańców w grupie wiekowej 55-59, a więc poniżej 60 roku, to jest około 70 osób. Już w przedziale wiekowym 70-74 jest ich 10 razy więcej. A w tej grupie, o której mówiłem, że najszybciej przerasta, czyli powyżej 80-85 rok, to jest lat, to jest 2200. Tak więc pomiędzy grupą poniżej 60 roku, a powyżej 80 roku, to przyrost nie jest dwukrotny, pięciokrotny, dziesięciokrotny, lecz 30-krotny. I to obrazuje, z czym mamy tak faktycznie do czynienia. A więc ilość i koszt pojedynczy jednego chorego to daje koszty ogólne. I teraz, kiedy porównano koszty w 2004 roku chorób mózgu, które wynosiły 386 miliardów, to już 6 lat później było 798 miliardów. A więc znowu mamy co więcej niż podwojeniem generalnie tych wszystkich kosztów. A jak się to ma w takim razie do innych chorób? Choroby sercowo-naczyniowe w 2008 roku 200 miliardów. Teraz być może 250, być może 300. Nowotwory 150-250 miliardów. Cukrzyca, choroby reumatyczne znacznie mniej. Wniosek końcowy z tego, że koszty chorób mózgu są wyższe niż koszty chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i cukrzycy razem wziętych. To wszyscy politycy zdrowotni muszą dostrzegać i wiedzieć, że jest to swego rodzaju zagrożenie dla budżetów wszystkich państw. Jak wyglądają w tej sytuacji nakłady naukowe? Otóż ta ilość pieniędzy, te koszty, jakie były w Unii Europejskiej, one pochłaniały 35% ogółu kosztów wydawanych na zdrowie. Niestety, jeśli chodzi o badania naukowe, oczywiście to, co dzisiaj mówił pan profesor Buzek, ta sytuacja się poprawiła, ale nie w tej skali, jak to wyglądało jeszcze w roku 2010-2011. Otóż w Unii Europejskiej przeznaczano tylko 8% funduszy na badania nad mózgiem z ogólnych funduszy przeznaczanych na zdrowie. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych przeznaczano więcej niż dwukrotnie w stosunku do Europy. Jeśli weźmiemy inny wskaźnik obliczania, to można powiedzieć, że nakłady na badania naukowe w Unii Europejskiej stanowiły mniej niż 0,01% kosztów spowodowanych przez choroby mózgu. A te relacje powinny być liczone w ten sposób, że nakłady na naukę powinny iść tam, gdzie są największe zagrożenia w zakresie dewastacji budżetu. Co w takim razie o nauczaniu medycyny? Mówię to troszkę z własnego punktu widzenia, ale również i tematu, o którym mówię. Było dzisiaj wiele mowy na ten temat, bym powiedział, obiecujących i ważnych. Ale warto podkreślić, że to właśnie na naszej uczelni, nasza uczelnia już 15 lat temu zdawała sobie sprawę z tych zachodzących procesów i wtedy profesor Zbigniew Religa powołał katedrę i klinikę neurologii wieku podeszłego. To pozwoliło stworzyć pewne rozwiązania, które przede wszystkim zwiększały dostępność i komfort leczenia ludzi w podeszłym wieku. Generalna zasada, której starałem się przez cały czas być wierny, to fakt, że chory, który chodzi, nie powinien leżeć. Hospitalizacja jest złem koniecznym, a nie jak kiedyś postrzegana jako dobre. Ten kierunek wiedziano również szerzej. W Akademii Medycznej w Łodzi powstała klinika psychiatrii wieku podeszłego. Coraz częściej dzisiaj mówimy i używamy określeń kardiologia wieku podeszłego, okulistyka wieku podeszłego czy otolaryngologia. Kierując te słowa po części do państwa, mogę powiedzieć, że dzisiaj rozpoczynając studia, zakończycie edukację specjalistyczną za 10-12 lat. Czyli będziecie mieli do czynienia w większości z pacjentami, 70-80% ludźmi starszymi, a już nie rzadko będzie to 90 czy 100 lat. Jak zatem
ująć to w programach nauczania. Gerontologia powinna znaleźć w naukach podstawowych swoje miejsce. Proces starzenia powinien być znany każdemu studentowi, a później lekarzowi. Geriatria natomiast powinna stanowić część edukacji w zakresie nauczania już specjalistycznego, zawodowego każdego kierunku. Poszerzenie w programach naukowych koniecznie wymaga poszerzenia aspektów humanistycznych. Starsi ludzie stawiają nowe potrzeby, nowe wyzwania. Muszą być dobrze rozumieni, trzeba znać ich potrzeby, ich psychikę i ich poczucie godności osobistej, która jest warunkiem potem również dobrych efektów terapeutycznych. Trzeba jednocześnie podkreślić, że nie mówimy tylko o lekarzach. To samo dotyczy pielęgniarek, to samo dotyczy ratowników medycznych i fizjoterapeutów. Czy w takim razie, mówiąc o tych problemach etycznych, humanistycznych, mamy do czynienia z zagrożeniami? Tak, oczywiście. Kryteria jakości w ostatnich latach w medycynie zastąpiono bezdusznym systemem kryteriów ekonomicznych. Nie można uniknąć kryteriów ekonomicznych, ale gdzieś znajduje się bariera, gdzie przejście za nią właściwie jest przysłowiowym wyrywaniem dziecka z kąpielą. To nie pacjenci służą ekonomicznej stronie funkcjonowania systemu. To system, dobrze zorganizowany ekonomicznie, służy pacjentowi. W opracowaniach ekonomistów, w tym również ekonomistów zdrowia, Bogudzięki jak na razie na Zachodzie, pojawił się termin wiekoizmu, gdzie traktowanie starszych pacjentów jest w pewnym sensie zalecane według niższego standardu. Pojawił się tam również nawet oburzający przykład, że starszego człowieka porównano do starego samochodu i postawiono pytanie, czy opłaca się inwestować w naprawę starego samochodu więcej, niż stanowi to jego wartość samochodu? Na pewno nie. Chyba że ktoś kocha samochody, bo i tak to bywa. Ale przyłożenie takiego porównania w odniesieniu do człowieka jest absolutnym elementem dehumanizacji funkcjonowania. Co do takiego stwierdzenia nie mamy wątpliwości, ale proszę przyjrzeć się w całości dyskusji odnośnie dostępu do drogich terapii. Liczenie koszt-efekt powoduje, że obliczamy również, a ile ten człowiek, którego tyle żeśmy zainwestowali, on jeszcze będzie żył. Czy w takim razie to jest opłacalne? Jest to problem bardzo złożony. Przy ograniczonych środkach pewne myślenie w tym zakresie musi również mieć miejsce. Ale być może bardziej trzeba szukać to w rozwiązaniach organizacyjnych, nie zaś tylko i wyłącznie w przeliczaniu na daną procedurę. Inaczej trzeba spojrzeć również na kwestię przemocy w miejscach publicznych. Niewiele o tym mówimy. To jest zjawisko, które coraz częściej ma również swoje miejsce i o którym powinniśmy wielokrotnie wskazywać, gdzie są wady takiego systemu. Eutanazja współczesnej cywilizacji jest pokazywana głównie jako, bym powiedział, prawo człowieka do decyzji o własnym losie. Ale rzadko kiedy postrzegamy drugie dno. Drugie dno polega na tym, że jest to zakamuflowany system rozwiązywania problemów opiekuńczych i ekonomicznych. I zawsze ostrożnie musimy przyglądać się temu, szczególnie my, lekarze, politycy zdrowotni i politycy w ogóle. Emigracja to również pokazywana jest w kategoriach ekonomicznych, ale emigracja to także zerwanie więzi społecznych i ograniczenie lub uniemożliwienie opieki w przyszłości nad rodzicami czy dziadkami. A wiemy dobrze, że przesłanie pieniędzy nie załatwia absolutnie problemu. W takim razie jak to wygląda dostęp do świadczeń i pozostałe problemy? Dzisiaj mamy najmniej ze wszystkich państw Unii Europejskiej lekarzy. Mamy jednocześnie praktykujących lekarzy o 1/3 mniej niż średnio w Europie, a jednocześnie co 10 absolwent medycyny wyjeżdża z kraju. To są fakty. Ja nie mówię o genezie, nie jest moim zadaniem mówić o przyczynach, ale trzeba stanąć wobec faktów i te pytania sobie zadać. Dlaczego tak jest? Kształcenie lekarza na studiach płatnych kosztuje około 250 tysięcy. Tyle płaci ten, który studiuje na studiach płatnych, ale ten, który nie płaci, to za niego ktoś płaci.
W związku z tym to jest następny problem, który musi być określony i nazwany. Do czego prowadzi brak lekarzy? Powoduje przepracowanie, nadmierną ilość godzin zatrudnienia, wzrastające kolejki, zmniejszenie dostępności i to, co jest najfatalniejszym zjawiskiem w tym wszystkim, to obniżenie jakości. Obniżenie jakości, gdzie praca, aczkolwiek wykonana, nie spełnia swojego zadania. Za 40 lat będziemy jednym z 4 najstarszych państw w Europie. Będziemy potrzebowali jeszcze więcej lekarzy i cieszy informacja, o której dzisiaj mówił pan rektor, że przyjmujemy więcej, że tak wielu młodych ludzi chce studiować medycynę. To jest w tym wszystkim niewątpliwie pocieszające. A jak wygląda sytuacja z geriatrią? Mamy 350 lekarzy geriatrów. Do tego nie wszyscy pracują w swojej specjalności. Dlaczego? Bo dyrektorzy nie chcą zatrudniać geriatrów, bo nie muszą, bo nigdzie nie jest powiedziane, że geriatra w szpitalu powinien pracować. W trakcie specjalizacji jest 145 lekarzy, a więc trochę ich przybędzie. Czy to rozwiąże problem? Nie. Należy utworzyć Narodowy Instytut Geriatrii również po to, ażeby nakreślić kierunki, nie tylko po to, żeby tam się kształcili lekarze, bo to nie załatwi kształcenia, bo głównie chodzi o problemy pracy nad gerontologią i nad wprowadzeniem problemów geriatrycznych do wszystkich specjalnych oddziałów geriatrycznych. Mówi się, powinno być ich dużo więcej. Nie rozwiążą problemu. Musiałoby być praktycznie takiej ilości, która dzisiaj nie stanowi panaceum, bo geriatra nie jest w stanie być omnibusem dzisiejszych czasów medycyny. A więc niewątpliwie są potrzebne, ale jeszcze bardziej są potrzebne specjalistyczne oddziały wieku podeszłego i to, żeby w każdym szpitalu był geriatra, konsultant albo co najmniej lekarz wykształcony w tym zakresie. Konieczna jest również poprawa finansowania procedur geriatrycznych. Potrzebne jest wreszcie rozwiązanie kwestii jednodniowej diagnostyki i leczenia zamiast hospitalizacji. Kłaniam się wielokrotnie Narodowemu Funduszowi, kłaniam się wielokrotnie ministerstwu, kłaniam się Sejmowi, Senatowi na różnych spotkaniach. Wszyscy kiwają głową, wszyscy się zgadzają, tylko niestety nie ma wykonanego następnego ruchu. A przecież było finansowanie, były te oddziały, pokazano, jak można dostępność zwiększyć za te same pieniądze dwukrotnie, a mimo to problem jest nierozwiązany. Konieczne jest w takim razie również i działanie w innym obszarze. Integracja usług zdrowotnych z pomocą socjalną to jest dzisiaj już uświadomiony kierunek i akceptowany przez większość decydentów. Konieczne uporządkowanie systemu finansowania opieki długoterminowej, zwiększenie liczby miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych i przesunięcie usług do medycyny ambulatoryjnej zamiast hospitalizacji. A w takim razie jak jest z opieką? Według danych OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 13% osób w wieku podeszłym będzie wymagało opieki długoterminowej, a około 1/3 z nich potrzebuje opieki instytucjonalnej. To oznacza, gdybyśmy to policzyli w takim układzie linijnym, to za 15 lat potrzebne by nam było w Polsce około 500 000 miejsc w różnych formach opieki instytucjonalnej. Oczywiście w tym znaczny procent będzie około 1/3 na dzień dzisiejszy opiece domowej. Jeśli nastąpią przewidywane zmiany demograficzne i zakładamy wzrost chorych wszystkich, ale w tym przede wszystkim tych chorób, które są związane z wiekiem, ze zespołami otępiennymi, chorobami neurodegeneracyjnymi, naczyniowymi, to podkreślam to bardzo mocno i nie mówię to od dziś. To jest stanowisko również Światowej Organizacji Zdrowia. Żadne państwo na świecie nie będzie w stanie zapewnić potrzeb w zakresie opieki instytucjonalnej. A więc rozwój różnych form opiekuńczych na dziś jest potrzebny, powinno funkcjonować, ale nie można mieć złudzeń, że docelowo rozwiąże problem. Jedynym rozwiązaniem będzie opieka rodziny wspieranej odpowiednią polityką państwa, a więc nie opieka rodziny, bo rodzina musi to jakoś wziąć na siebie. Państwo musi wziąć obowiązek pomocy rodzinie tak, ażeby zapewnić rzeczywistą opiekę.
Mają to rozwiązywać Narodowa Polityka Zdrowia, Narodowe Programy. W Polsce powstały w ostatnim czasie założenia długofalowej polityki senioralnej w dużym stopniu wskazują na te zagrożenia i nakreślają kierunki do 20 roku. Dzisiaj już powinno się myśleć o dalszym długoplanowym programie. Główne zadania to zdrowie i samodzielność, dłuższa aktywność zawodowa i aktywność społeczna obywateli. A w takim razie to jest jak gdyby po stronie państwa. A co jest po naszej stronie? Po stronie zwykłych obywateli. To powinniśmy robić. Powinniśmy dbać o aktywność intelektualną i aktywność fizyczną. Brak aktywności fizycznej jest jednym z największych problemów Polaków. Ja jeszcze nie kończę. Ta pani startuje, ma 97 lat i startuje w Mistrzostwach Australii 100 lat. Byli tam dopuszczeni plus minus 5 lat. Proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa kiedykolwiek zakręcił w kole młotem i chciałby to zrobić teraz, to zorientuje się, że prędzej sam wypadnie z tego koła niż młot. A ta pani w wieku 97 lat potrafi to zrobić. Chciałbym państwu życzyć, abyście dożyli w takiej kondycji do takiego wieku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi za wygłoszenie wykładu. Chciałem podziękować szanownym gościom za przybycie oraz wszystkim obecnym za udział w uroczystości. Szanowni państwo, za państwa pośrednictwem przekazuję najlepsze życzenia pomyślności i sukcesów w nowym roku akademickim całej społeczności akademickiej. Rok akademicki 2014-2015 ogłaszam za otwarty. Quod felix paustum fortunatum quaesit. Zakończenie proszę o odśpiewanie tradycyjnego gałdu. Płakaliśmy się wszyscy. Jak pójść, proszę. Nie.
bardzo cieszę. Panie profesorze, dużo zdrowia. Wielu wspaniałych. Zdrowia wszystkich. Gratuluję panu życia. Cieszę się, że jestem w ramach. Cieszę się, że jestem w ramach.
Wygłosili gratulacje.